zawsze dostaniesz oparcie. Nie grasz na farcie, bywa z wrogiem w starcie. Tu także witamy bardzo serdecznie Mazurek, Pisa Barczewo. Witamy wszystko zawodników. I zaczynamy. Karkulowski Konstanty, Piotrowski Mateusz, Durka Konrad, obrońcy, Banda Piotr, Drąg Jakub. Przypomnę tylko, obie drużyny mają po 8 punktów. Mazur zajmuje aktualnie miejsce 12. Pisa Barczewo. Mecz Mazurek, Pisa Barczewo. No i mamy to druga minuta spotkania, piękne dośrodkowanie i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu znajduje się Maciek Kisiel. No i wydawałoby się, że bramkarz to jednak złapie, ale strzał tak mocny, że przełamał rękę bramkarza i wpada do bramki. 1-0 prowadzi aktualnie Mazurek. Grać na sytuację. Sędzia pokazuje, gramy dalej i no tego to się nie spodziewałem. Konrad Piwko się tak fajnie złożył piłka. Kuki, dawaj, dawaj! Ależ rozpoczęcie drugiej połowy, przepiękna kombinacja Gądek-Zagórski, no i mamy to 2-0, Zagór tam świetnie położył jednego obrońcę i po długim rogu pokonuje bramkarza, mamy 2-0. Tak,
trochę się działo. Trzeba przyznać, że odrobina szczęścia teraz pomogła dla ekipy Mazurasu. Idź na niego, po co tam się do niego wracasz? No Boże, drobna szczęścia, co mówi ty mnie. Szczerne obchodzą jak co. Przyznać brawa, wielkie brawa za to, co przed chwilą pokazał. A teraz niepotrzebne przepychanki na boisku Wełku. No i sędzia musi uspokajać towarzystwo. No i kilka kartoników się świetna interwencja Maksymiliana Smolińskiego. Oj, mamy to, 3 punkty zostają Wełku po bramkach Macieja Kiśla i Jakuba Zagórskiego. Mazur wygrywa w tym spotkaniu 2-0.